Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Dzisiejszy odcinek jest nieco dłuższy niż zazwyczaj. Powodem jest powtórne omówienie sprawy Engli Höglund. W pierwszym odcinku mojego podcastu, którego w sumie nie da się przesłuchać bez irytacji przerwami, wspominałam już o tej sprawie. Dziś jednak poznacie historię od początku. Miłego słuchania! Dziś przenosimy się do Falun w województwie Dalarna, ponad 200 km na północny zachód od Sztokholmu. Falun to niewielkie, piękne miasteczko, słynące z zamkniętej już kopalni miedzi, która od 2001 roku jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Produktem ubocznym kopalni jest czerwony pigment o nazwie czerwień faluńska, który stał się szwedzką farbą narodową i nadal jest wytwarzany. Jest 4 czerwca 2000 roku. Falu Kaloset, czyli czterodniowe wydarzenie przepełnione zabawą, po raz pierwszy zostaje zorganizowane w Falun. Oprócz wesołego miasteczka, miasto odwiedzają również różni artyści. Festiwal sprawił, że w ten weekend Falun odwiedziło wielu turystów. 16-letnia Linda wraca z centrum miasta, gdzie była z koleżankami. Ostatnie 500 metrów pokonuje swoim rowerem. Jest w 2:30 w nocy, jednak droga jest dobrze oświetlona. Ostatnia prosta, jaką ma do pokonania, prowadzi pod górkę. Zmęczona intensywnym dniem jedzie ulicą od prawej do lewej strony, by ułatwić sobie podjazd nad prowadzącym pod ulicą przejściem dla pieszych. Przejeżdżając tuż obok tunelu słyszy bardzo dziwny dźwięk, jakby ktoś nie mógł złapać oddechu. Linda spojrzała w dół w stronę ścieżki dla pieszych i zobaczyła mężczyznę duszącego kobietę leżącą na ziemi. Dostrzegła, że blond włosy kobiety są czerwone, jakby poplamione krwią. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, popędziła do domu. Rok 2000 to czas, w którym nie każdy miał dostęp do telefonów komórkowych. W domu opowiedziała mamie, co widziała, ta jednak zbagatelizowała wydarzenie. Z pewnością nie było to nic groźnego, stwierdziła. Przeczucie, że była świadkiem napaści, nie opuszczało Lindy. Dlatego skontaktowała się z przyjaciółką na czacie i opisała to, co widziała. Po krótkiej chwili dziewczyny zdecydowały się udać w miejsce, gdzie Linda dokonała obserwacji. Jeśli znajdą coś podejrzanego, zawiadomią policję. Przy ścieżce, niedaleko miejsca, w którym leżała kobieta, dziewczyny znalazły buta oraz porozrzucane ubrania. Pobiegły do domu i zadzwoniły do koleżanki, której tata jest policjantem. Mężczyzna niedawno wrócił z pracy, jednak przyjął zgłoszenie dziewczyn z pełną powagą i powiadomił centralę. Około godziny 3:30 na miejscu pojawia się pierwszy patrol policji. Linda, jej przyjaciółka i policjant, z którym dziewczyny miały kontakt, przybyli chwilę później. Po krótkim przesłuchaniu funkcjonariusze udają się w stronę miejsca zdarzenia, którego świadkiem była Linda. Wzdłuż ścieżki odnaleziono buta, ubrania oraz torebkę. Policjanci rozumieją, że potrzebują pomocy. Zawiadamiają centralę o sytuacji i w oczekiwaniu na psy tropiące zabezpieczają okolicę taśmą policyjną.
Policjant Roger przybywa na miejsce 30 minut później z psem tropiącym, który natychmiast podejmuje trop. Zaledwie po 15 sekundach pies dał sygnał. Kilka metrów od ubrań leżała martwa kobieta. Jej ciało było niemal nagie. Sprawca pozostawił tylko jedną skarpetkę. Zwłoki leżały na plecach z rozłożonymi nogami i rękoma. Na szyi widać było wyraźne ślady duszenia, a na głowie dużą ranę. Nie ma żadnych wątpliwości, że kobieta została zamordowana. Miejsce, w którym odnaleziono ciało, oddalone jest o kilka metrów od ścieżki dla pieszych. Ubrania denatki były porozrzucane po okolicy. Policjanci przeszukują odnalezioną wcześniej torebkę w nadziei, że jest w niej portfel z legitymacją kobiety. Poza kluczami i kosmetykami nie odnaleziono jednak nic, co przyczyniłoby się do identyfikacji zwłok. Niedługo po wezwaniu technicy kryminalni rozpoczynają pracę. O godzinie 8:35 pojawia się lekarz medycyny sądowej. Zanim ciało zostanie przewiezione do prosektorium, zostaje owinięte folią. Zabezpieczenie wszelkich możliwych śladów jest priorytetem. Na miejsce przybył komisarz Leif Nyqvist z grupą operacyjną. Część policjantów oddelegowana zostaje na tzw. door knacking, czyli pukanie od drzwi do drzwi okolicznych mieszkańców. Każde, nawet najdrobniejsze spostrzeżenie może pomóc w rozwiązaniu sprawy. W porannych wiadomościach pojawia się informacja, że w pobliżu ścieżki rowerowej w dzielnicy Kvarnberget odnaleziono ciało kobiety. Miejscowa społeczność jest zszokowana wydarzeniem. Falun jest raczej spokojnym miastem, bezpiecznym mogłoby się wydawać. Jest godzina 9:30. W innej części Falun Sofia zostaje obudzona telefonem od swojej mamy. Kobieta jest zaniepokojona. Od rana próbuje skontaktować się z drugą córką, Pernilą, jednak jej telefon jest wyłączony. Sofia wyjaśnia, że poprzednią noc dziewczyny spędziły razem na festiwalu, jednak rozstały się po godzinie 2:00. Pernila miała iść do mieszkania matki, a Sofia spędziła noc u swojego kolegi. Matka wydaje się zdenerwowana. Słyszała w porannych wiadomościach, że w Falun odnaleziono zwłoki młodej kobiety. Sofia kilkakrotnie próbuje skontaktować się z Pernilą, jednak telefon pozostaje wyłączony. Po kolejnej rozmowie z matką decyduje się zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie siostry. Po tym telefonie Sofia udaje się do rodzinnego domu. Niedługo później policja kontaktuje się z matką Pernili i prosi o opis ubrań, jakie córka miała na sobie. Rodzina poproszona zostaje o pozostanie w domu, gdzie jakiś czas później pojawia się patrol policji. Funkcjonariusz pokazał rodzinie kilka zdjęć zrobionych przez techników, na których widać m.in. klucze i torebkę ofiary. Sofia potwierdza, że rzeczy są identyczne jak te, które miała jej siostra. Torebka została zakupiona kilka dni temu. Klucze z charakterystycznymi brelokami z pewnością należą do Pernili. Kilka godzin później rodzina udaje się do szpitala, gdzie dokonują identyfikacji zwłok. Nie ma wątpliwości, że odnaleziona kobieta to 31-letnia Pernila Hellgren. Ustalenie, kim była ofiara i co robiła tego dnia, staje się priorytetem. Z pomocą przychodzą zeznania rodziny. Britta Pernila Hellgren urodziła się w 1969 roku w Falun. Wiele lat pracowała jako stewardesa.
Jej życie przepełnione było podróżami po świecie i przygodami. Jedną z nich była przeprowadzka do stolicy, gdzie po rozwodzie rodziców zamieszkał jej ojciec. Zarówno Pernilla, jak i Sofia chciały spróbować życia w wielkim mieście. Obie znalazły mieszkania i nowe prace. Pernilla zdecydowała się na zmianę zawodu. Przeszkoliła się na kwiaciarkę. Po kilku latach siostry zdecydowały się wrócić do rodzinnego Falun. Do przeprowadzki miało dojść tydzień później. Pomiędzy 31 maja a 3 czerwca Pernilla, Sofia i ich mama były na rejsie wycieczkowym do Finlandii, gdzie świętowały urodziny mamy. Podczas rejsu Pernilla kupiła torebkę, która później została odnaleziona na miejscu zbrodni. 3 czerwca w sobotę wróciły do Sztokholmu. Zostawiły bagaże i udały się do Falun, gdzie planowały spędzić resztę weekendu. Mama umówiona była ze swoim partnerem, dlatego dziewczyny miały jej mieszkanie dla siebie. Po wspólnym posiłku w pobliskiej kafejce Sophie zaprosiła swojego kolegę Patryka do mieszkania. Po kilku godzinach rozmowy przy winie cała trójka udała się taksówką do centrum Falun. Pierwszą godzinę spędzili w kafejce Banken. Tam Pernilla spotkała swojego byłego chłopaka, z którym rozmawiała kilka minut. Po godzinie 22:30 udali się do klubu Grand. Cały wieczór siostry trzymały się razem. Kilka koleżanek dołączyło do nich na parkiecie. Pernilla rozmawiała z dawnymi znajomymi i ponownie spotkała swojego byłego chłopaka. O godzinie 1:45 dziewczyny rozeszły się. Sophie i Patrick udali się do McDonalda. Pernilla zdecydowała się iść do domu. Widok byłego chłopaka w klubie sprawił, że chciała zakończyć ten wieczór. Oburzyła się, że nie podszedł do niej, mimo że widział, że przyszła. Dziewczyny noc miały spędzić u matki w mieszkaniu i miały tylko jeden klucz. Pernilla zabrała go ze sobą i obiecała otworzyć siostrze, gdy ta wróci później. O 3:30 Sophie pojechała taksówką do mieszkania matki. Pernilli jednak nie było w domu, więc udała się do Patryka. Próbowała dzwonić na jej komórkę, jednak ta była wyłączona. Sophie nie przeszło przez myśl, że coś złego mogło się stać. Jest poniedziałek 5 czerwca 2000 roku. Śledczy otrzymują wstępne informacje od techników kryminalnych. Sprawca zaatakował Pernillę przy ścieżce rowerowej tuż przy tunelu. Moment ataku zaobserwowała 16-latka. W tym miejscu odnaleziono lewego buta, gumkę do włosów oraz kolczyk. Kilka metrów dalej, w głębi lasu, znajdowały się ubrania i rzeczy ofiary. Były one podarte, pobrudzone i porozrzucane na przestrzeni 8 metrów. Nagie ciało kobiety pozostawione było kolejnych 8 metrów dalej. Technicy zwrócili uwagę śledczych na liczne rany i siniaki, które zaobserwowali na ciele denatki. Jej włosy pokryte były krwią, a na jej szyi znajdował się ogromny siniak. 16-letnia Linda i jej przyjaciółka zostają ponownie przesłuchane. Zeznania tej pierwszej stają się najważniejsze. Dziewczyna jeszcze raz opisuje mężczyznę, którego widziała wracając na rowerze do domu. Sprawcę ataku widziała od tyłu. Nie potrafi zatem opisać jego twarzy. Był duży, możliwie, że miał nadwagę. Miał zaczerwienioną skórę i średnie ciemne włosy. Gdzieniegdzie widać było łysinę i niewielką siwiznę.
Włosy były cienkie. Miał na sobie dżinsową kurtkę z wielkim logo na plecach oraz jasne spodnie. Wydaje jej się, że mógł mieć około 40 lat. Pracujący nad sprawą policjanci otrzymali opis sprawcy podany przez 16-latkę. Z wszystkich wskazówek, jakie teraz gromadzą się na komendzie, wybierane są te, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa. Jedną z nich był telefon od kobiety, którą zaczepił nieznany mężczyzna, pokazując swojego członka w tunelu przy centrum Falun. Opis mężczyzny był identyczny z tym, który podała Linda. Do zdarzenia doszło w sobotę, zaledwie 3 godziny przed morderstwem Pernilli. Oddelegowano grupę, która zajęła się tym tropem. Śledczy przeprowadzili przesłuchanie z byłym chłopakiem Pernilli. Bardzo szybko jednak został on wykluczony ze śledztwa. W czasie, gdy doszło do zbrodni, nadal przebywał w klubie. Jest 6 czerwca 2000 roku. Do policji w Falun dociera anonimowa informacja o mężczyźnie, który kręci się w okolicy miejsca zbrodni. Tydzień później, za pomocą kolejnego donosu, udaje się go zidentyfikować. Podczas przesłuchania 46-letni mężczyzna przyznał, że czekał na rozmowę z policją, gdyż niemal codziennie mijał miejsce zbrodni po drodze do pracy. Zaznacza jednak, że nie ma nic wspólnego z morderstwem Pernilli Hellgren. Po przesłuchaniu policjanci zajęli się sprawdzeniem mężczyzny oraz jego alibi na wieczór, w którym doszło do morderstwa. Okazało się, że występuje on w policyjnym rejestrze, m.in. za pobicie. 22 czerwca policjanci przesłuchują znajomą podejrzanego mężczyzny. Zeznała ona, że w dniu, w którym doszło do morderstwa, on przyszedł do domu podrapany i poplamiony krwią. Jest 25 czerwca 2000 roku. Policjanci dokonują zatrzymania podejrzanego. Podczas przesłuchania przedstawiono mu zarzut morderstwa Pernilli. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, jednak prokurator decyduje się na tymczasowe aresztowanie. Kolejne przesłuchania nie dają efektu. Podejrzany zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z morderstwem Pernilli. Zorganizowano okazanie, gdzie naoczny świadek, 16-letnia Linda, miała wskazać podejrzanego. Ta jednak była przekonana, że żaden z mężczyzn stojących w linii nie jest tym, którego widziała w noc morderstwa. 2 miesiące później do śledczych dotarła wiadomość od techników kryminalnych. Na spodniach oraz bieliźnie Pernilli zabezpieczono DNA sprawcy. Od podejrzanego przebywającego w areszcie pobrano próbkę i wysłano do analizy. Po otrzymaniu wyniku okazało się, że DNA podejrzanego nie pasuje do tego, które pobrano z ubrań ofiary. 46-latek spędził w sumie 3 miesiące w areszcie, niewinny. Po wypuszczeniu mężczyzny przeanalizowano zeznania jego znajomej. Mocno uzależniona od narkotyków kobieta nie była wiarygodnym źródłem informacji. Mimo to trzeba było sprawdzić i ten trop. Z racji braku szybkiego rozwiązania sprawy, śledztwo przechodzi w fazę tzw. spawning smooth, co oznacza, że sprawca jest nieznany, gdy sprawa trafia na policję, i że do jego odnalezienia będą wymagane specjalne środki. Policja z województwa Dolana nie posiadała doświadczenia w rozwiązywaniu tego typu spraw, dlatego poproszono o pomoc. Rikskriminalpolisen, czyli Narodowy Oddział specjalizujący się w rozwiązywaniu morderstw i brutalnych przestępstw, pracował nad sprawą Hagamannen w Umeå,
dlatego na miejsce wysłano tylko jednego doświadczonego śledczego. Do Falun przybył komisarz Jon Carson. Kolejne tygodnie, a nawet miesiące śledztwa przepełnione były zbieraniem zeznań. W pierwszej fazie skupiono się na rodzinie i znajomych Pernilli, ale i również na osobach, które spotkała w ostatnim czasie. Bardzo możliwe, że podczas festiwalu spotkała swojego mordercę. Śledczy prowadzą nieustanne przesłuchania z wszystkimi, z którymi Pernilla miała kontakt tej soboty. Sophie, siostra ofiary, wspomniała o mężczyźnie, który przykuł jej uwagę, gdy dziewczyny jadły lunch. Ustalenie jego tożsamości nie jest łatwym zadaniem i wymaga czasu. Jesienią 2000 roku do Falun przybyli śledczy z Rikskriminalpolisen. Łącznie nad sprawą pracuje 25 ludzi. Podjęli oni próbę identyfikacji wszystkich osób, które w weekend, gdy doszło do morderstwa, były w Grand Hotel, gdzie znajdował się klub nocny Grand. Było to ostatnie miejsce, które odwiedziła Pernilla. Zwrócono się również z prośbą do społeczeństwa, by wszyscy, którzy tej nocy byli w centrum Falun, zgłosili się na policję. Wiele osób to zrobiło, między innymi mężczyzna, który przyznał, że tej nocy wracał z żoną nielegalną taksówką. Nie dokonał on jednak żadnych ważnych dla śledztwa obserwacji. Dotychczasowe wskazówki przesłuchania nie przynosiły rezultatu. Mozolna praca wymagała ogromnej ilości personelu. W noc morderstwa wykonano ponad 11 tysięcy rozmów telefonicznych w okolicy. Analiza materiału pozwoliła m.in. sprecyzować czas, w którym Pernilla opuściła klub. W czasie, gdy prowadzono te działania, kilkakrotnie przesłuchano Lindę, naocznego świadka morderstwa. W lutym 2001 roku stara się ona narysować mężczyznę, który dusił Pernillę. Do śledczych dotarły również bardziej szczegółowe informacje od techników kryminalnych i lekarza medycyny sądowej. Z raportów oraz zeznań rodziny wynika, że z torebki ofiary zniknął portfel, notes oraz telefon. Morderca musiał zabrać ze sobą te przedmioty. Podczas sekcji zwłok odnaleziono 77 świeżych ran na ciele ofiary, między innymi na głowie. Zabezpieczono również kamień, którym sprawca uderzał ofiarę w głowę. Użycie tak dużej przemocy może tłumaczyć fakt, że Pernilla była silna i dobrze wysportowana. Musiała stawiać ogromny opór. Na spodniach ofiary zabezpieczono krew mordercy, a pod jej paznokciami resztki jego skóry. Przyczyną śmierci Pernilli było uduszenie. W kwietniu 2001 roku przesłuchano Suzanne, żonę mężczyzny, który przyznał się do podróży nielegalną taksówką. On sam nie zaobserwował nic specjalnego, jednak opowieść jego małżonki okazała się pomocna. Zeznała ona, że w noc z 3 na 4 czerwca wracała taksówką z centrum wraz z mężem. Niedaleko sklepu Konsum w dzielnicy Kvarnberget zobaczyła kobietę, która szła dość szybkim tempem. Kilka metrów za nią szedł mężczyzna. Oboje wyglądali jak zestresowani sztokholmianie. Często używa się tego zwrotu do osób, które się śpieszą. Jest to swego rodzaju stereotyp. Prawdą jest, że wiele ludzi w Sztokholmie dobiega do metra, mimo iż za kilka minut będzie następne. Ja jestem jedną z nich. Ale wróćmy do sprawy. Susan zeznaje dalej, że kobieta, którą widziała, miała jasne blond włosy.
Mężczyzna wyglądał na 40-latka. Miał dżinsową kurtkę i dżinsowe spodnie. Na plecach miał duży symbol, jakby z klubu motocyklistów. Miał cienkie, krótkie włosy. Gdy szedł, wyglądał, jakby nieczęsto poruszał się pieszo. Bardziej pasował na motorze lub za kierownicą ciężarówki niż jako spacerowicz. Świadczył o tym specyficzny chód, jakim się posługiwał. Kobieta dodaje, że podejrzany miał nadwagę. Jest 18 czerwca 2001 roku. Suzanne zostaje przesłuchana ponownie. Tym razem poproszona zostaje o narysowanie mężczyzny, który śledził Pernille. Rysunek, który wykonała, przedstawia podejrzanego od tyłu. Śledczy decydują się wykonać portret pamięciowy na podstawie zeznań Lindy i Suzanne. Rysunek wykonany przez jednego z policjantów przedstawiono świadkom. Obie kobiety były zgodne. Mężczyzna na rysunku dokonał morderstwa Pernille. Problem w tym, że przedstawiał on plecy mordercy. Po wypuszczeniu portretu do mediów policję zalała fala nowych donosów i wskazówek. Zdecydowano się również sporządzić listę wszystkich okolicznych mężczyzn, którzy byli już karani za przestępstwa na tle seksualnym. Falun położony jest w województwie Dolana. Śledczy zdecydowali jednak, by lista obejmowała również mieszkańców sąsiadującego województwa Javlebori. Osoby przebywające w więzieniu i te, które nie pasowały do opisu świadków, odrzucono z listy. Spośród ponad 1000 nazwisk wybrano 64. Pod koniec 2001 roku Rikskriminalpolisen opuszcza Falun. Śledztwo w sprawie morderstwa 31-letniej Pernille Hellgren prowadzi już tylko 4 policjantów. Kolejno starają się kontaktować z mężczyznami z listy, którą przygotowano, oraz przeglądać wszystkie wskazówki, jakie dotarły do policji od społeczeństwa. Przesłuchano mnóstwo ludzi i pobrano od nich DNA. Bez rezultatu. Mijają lata. Po sprawdzeniu już niemal wszystkich tropów i porównaniu ponad 500 próbek DNA, policjanci zakładają, że morderstwa dokonał ktoś, kto był w Falun przejazdem. Być może kierowca tira, co zgadzałoby się z opisem Suzanne. Wiosną 2006 roku Rikskriminalpolisen ponownie przybywa do Falun. Wśród ogromu wskazówek od społeczeństwa pojawiło się kilka mówiących o zagranicznych ciężarówkach, które często parkowane były niedaleko miejsca zbrodni. W jednym z donosów wskazano nazwisko kierowcy z Holandii. Co ciekawe, mężczyzna zaprzestał kursować do Falun po morderstwie. Śledczy skontaktowali się z policją z Hagi. Rysopis holenderskiego kierowcy przypomina ten podany przez Lindę. Po załatwieniu wszystkich potrzebnych dokumentów, dwóch śledczych z Falun udało się do Hagi. Podczas przesłuchania kierowca zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego ze zbrodnią, o którą jest podejrzewany. Zeznał, że w weekend, w którym doszło do morderstwa, był w Falun z towarem. Powód, dla którego nie przyjmował już zleceń na tej trasie po roku 2000, to fakt pojawienia się tańszych przewoźników, przede wszystkim z Polski. Śledczy poprosili o oddanie próbki DNA, na co podejrzany zgodził się bez wahania. Odpowiedź rozczarowała śledczych po raz kolejny. Kierowca z Holandii został oczyszczony z podejrzeń. Pod koniec 2006 roku sprawa Pernille ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. Po 6 latach bezowocnego śledztwa w końcu pojawił się nowy trop.
Tym razem podejrzanym jest 47-letni obywatel Niemiec. W listopadzie 2006 roku w Hostarlik w Hiszpanii znaleziono ciało 20-letniej Bułgarki. Nagranie z pobliskiego monitoringu uwieczniło opuszczającą okolicę ciężarówkę. Kierowcą okazał się 47-letni Volker Ekert. Mężczyznę aresztowano 2 tygodnie później w Kolonii. Przyznał się do 6 morderstw kobiet w różnych krajach Europy. Zeznał, że został kierowcą tira, by jeździć po Europie i zabijać kobiety. W kabinie jego ciężarówki policja odnalazła zdjęcia polaroidowe przedstawiające zwłoki zamordowanych przez niego kobiet, własnoręczny opis kilku morderstw oraz trofea, jakie kolekcjonował. Ekert dusił swoje ofiary podczas stosunku, zabierał trofea i porzucał nagie ciała przy drogach. Zatrzymanie mężczyzny sprawiło, że wiele krajów przypatrywało się teraz nierozwiązanym jak dotąd sprawom. Mimo że przyznał się tylko do 6 morderstw, policja była przekonana, że Volker Ekert dokonał ich o wiele więcej. Śledczy z Falun zainteresowali się osobą niemieckiego kierowcy. Modus operandi oraz fakt, że niedaleko miejsca znalezienia ciała Pernili znajdowała się Scania, często odwiedzana przez kierowców z całej Europy, sprawiły, że trop ten był bardzo interesujący. W grudniu do śledczych z Falun dotarła odpowiedź z Interpolu. DNA Volkera nie zgadza się z tym, które pobrano ze spodni Pernili. Sprawa nadal pozostaje bez rozwiązania. Rok później, pod koniec listopada 2007 roku, w telewizyjnym programie Efterlyst pojawił się reportaż o sprawie Pernili Hellgren z Falun. Efterlyst podobny jest do naszego 997. Słynny profesor kryminologii Leif G.W. Persson przypomniał, co wiadomo o morderstwie i jakie działania podjęto. Nawiązał również do nierozwiązanej jak dotąd sprawy Malin Olsson z Göteborga w 1994 roku. Modus operandi jest bardzo podobny. Obie kobiety zostały uduszone i pozostawione w pozycji krzyża bez ubrań. W obu przypadkach sprawca zabrał kilka rzeczy należących do ofiar. Możliwe, że śledczy mają do czynienia z seryjnym mordercą. Po emisji programu do śledczych dotarły nowe wskazówki. Wiele z nich dotyczyło osób, które były zarówno w Göteborgu oraz Falun w czasie, gdy doszło do morderstw. Mimo odzewu widzów programu, nie udaje się odnaleźć sprawcy morderstwa Pernili. Przez 8 lat prowadzący sprawę pobrali niemal 1000 próbek DNA do porównania i przeprowadzili ponad 3000 przesłuchań. Ogrom zebranego materiału sprawił, że śledztwo było drugim co do wielkości w kraju. Mimo intensywnych działań i pomocy Rikskriminalpolisen, morderca 31-letniej Pernili Hellgren pozostaje na wolności. Czy uda się odkryć jego tożsamość? Hanshund to niewielka miejscowość położona 200 km na północny zachód od Sztokholmu oraz 45 km na południowy wschód od Falun. Znajdująca się w województwie Dalarna wieś
ma zaledwie 200 mieszkańców. Jest sobota, 5 kwietnia 2008 roku. Piękna kwietniowa pogoda wręcz zachęcała do spacerów. O godzinie 11:15 Karina Höglund zawozi swoją 10-letnią córkę Englę na pobliskie boisko, gdzie dziewczynka umówiła się ze znajomymi. Engla zabrała ze sobą swój telefon, jednak karta nie była doładowana. Mama mogła do niej zadzwonić, jednak ona nie mogła wykonać połączenia. Gdyby dziewczynka czuła potrzebę kontaktu, miała możliwość użycia telefonu w ośrodku kultury przy boisku. Karina starała się jednak dzwonić do córki co jakiś czas. W jednej z rozmów Engla opowiedziała, że była z koleżankami na lodach w pobliskim kiosku i jeszcze nie jest gotowa na powrót do domu. Przed godziną 14 Karina ponownie skontaktowała się z córką, która tym razem nalegała na samodzielny powrót do domu rowerem. Zimą przechowywany on był w ośrodku kultury. Mimo początkowych obaw dotyczących przede wszystkim braku kasku, Karina zgodziła się na takie rozwiązanie. Droga, którą miała przebyć dziewczynka, to około 5 kilometrów. Co 10 minut Karina dzwoni do niej, by upewnić się, że rower jest sprawny i droga nie sprawia jej kłopotów. Ostatnia rozmowa z córką, w której ta potwierdza, że wszystko idzie dobrze, miała miejsce zaledwie 10 minut od domu. Kobieta wypatrywała jej w oknie, lecz mimo upływu czasu Engla nie pojawiała się na horyzoncie. Po kolejnych kilku minutach Karina ponownie dzwoni do córki. Telefon jest włączony, ale dziewczynka nie odbiera. Zaniepokoiłam się, ale pomyślałam, że może zeskoczyła z rowerka i zaczęła go prowadzić. W tym wypadku dotarcie do domu zajęłoby jej mniej więcej pół godziny. Dlatego czekałam. Mówiła później w wywiadzie dla gazety Aftonbladet. Jednak gdy po tym czasie Engla nadal nie wracała do domu, Karina zaczęła poszukiwania. Przejechała drogę z domu do boiska, gdzie zaczęła wypytywać o córkę. Nikt jej jednak nie widział od momentu, gdy wsiadła na rower i ruszyła w stronę domu. Po bezskutecznych poszukiwaniach u znajomych córki, Karina wróciła na drogę, która prowadzi do ich domu. Jechała bardzo wolno i starała się rozglądać na boki. Około 500 metrów od domu, w pobliskim lesie przy drodze głównej, zauważyła rower Engli. Był on rzucony w głąb lasu, czego dziewczynka nie mogła zrobić sama. Na drodze widoczne były ślady opon. Ktoś odjechał stąd w pośpiechu. Karina zrozumiała, że musi zawiadomić policję. Zgłoszenie kobiety zostało przyjęte z pełną powagą. Zaledwie pół godziny później rozpoczęły się poszukiwania w okolicy, w której odnaleziono rower. Bardzo możliwe, że Engla zgubiła się w lesie. Psy tropiące i śmigłowiec policyjny dołączyli do akcji. Sprawa bardzo szybko zyskała duży rozgłos w mediach. Rysopis dziewczynki jak mantra powtarzany był w lokalnym radiu. Coraz więcej ochotników pojawiało się na miejscu, by pomóc w akcji poszukiwawczej. Mimo starań i nocy spędzonej w Hanshund, nie udało się odnaleźć dziewczynki. Następnego dnia policja oświadczyła, że prowadzone są dwa różne dochodzenia w sprawie zaginięcia Engli. Pierwsze skupia się na fizycznych poszukiwaniach dziewczynki w okolicach Hanshund, w których uczestniczy ponad 200 ochotników. Drugie na możliwym uprowadzeniu. Rower Engli został wrzucony w las, czego dziewczynka nie mogła zrobić sama. Dodatkowo na drodze odnaleziono wisiorek zaginionej i widoczne ślady opon.
W gazetach codziennych opublikowane zostało zdjęcie 10-letniej Engli i prośba do społeczeństwa o jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie. Nawet najdrobniejsze spostrzeżenia mogą pomóc odnaleźć zaginioną dziewczynkę. W pobliskiej szkole, gdzie policja zorganizowała swojego rodzaju centralę, mieszkańcy przygotowywali kawę i posiłki dla wolontariuszy. Ludzie gromadzili się tam, by dołączyć do poszukiwań lub zregenerować siły. To właśnie tutaj pojawia się Thomas Langton. Mężczyzna opowiada, że posiada fotografię Engli, którą mijał wraz z żoną podczas spaceru. Wyjaśnia, że niedawno kupił sobie aparat i przy każdej okazji starał się go testować. Widząc nadjeżdżającą dziewczynkę, zrobił jej kilka zdjęć, by sprawdzić funkcję seryjnego wykonywania ujęć. Policja pożyczyła aparat Thomasa i wysłała go do techników kryminalnych. Po wywołaniu zdjęć oczom policjantów ukazała się poszukiwana Engla. Jadąca na rowerze dziewczynka zdawała się zrelaksowana. Kolejne zdjęcia ukazują przejeżdżające samochody. Jeden z nich to czerwony Saab 900. Ujęcie to wykonano 55 sekund po tym ukazującym dziewczynkę. Na fotografii widać było wyraźnie kierowcę i numer rejestracyjny pojazdu, dlatego ustalenie, kim był mężczyzna, nie trwało długo. Właścicielem auta okazał się 42-letni Anders Eklund, mieszkaniec tuż Walker, małej wsi oddalonej o 20 km od Hanshund. Jest poniedziałek 7 kwietnia 2008 roku. Mieszkańcy okolicznych wsi, policja oraz wojsko nieustannie przeczesują lasy, kanały, opuszczone domy i piwnice. Nadzieja na odnalezienie dziewczynki maleje jednak z każdą godziną. W tym samym czasie zebrano zeznania od świadków. Kilka osób wspomniało o mężczyźnie, który widziany był na pobliskim parkingu, paląc papierosa obok zaparkowanego, świeżo umytego czerwonego Saaba. Technicy kryminalni zabezpieczyli kilka niedopałków we wskazanym miejscu. Policyjny patrol ma za zadanie przesłuchać mężczyznę. Jednak zanim zdąży to zrobić, wychodzą na jaw nowe fakty. Komisarz Mats i inspektor Leif są w drodze do miejscowości, w której zaginęła dziewczynka, by zorientować się w sytuacji, gdy otrzymują telefon z centrali. Po sprawdzeniu mężczyzny w Krajowym Rejestrze Przestępczym, śledczy dowiadują się, że pomiędzy 1994 a 2008 Anders Eklund kilkakrotnie siedział w więzieniu, m.in. za przestępstwa na tle seksualnym. Wspólnie z prokuratorem zostaje podjęta decyzja o tymczasowym aresztowaniu Andersa. Dzięki takiej decyzji policjanci uzyskują również nakaz przeszukania samochodu, jak i mieszkania podejrzanego. Poszukiwania Eklunda nie zajęły wiele czasu. Z zawodu był kierowcą tira i dzień wcześniej wyruszył w trasę na południe Szwecji. W ustaleniu, gdzie dokładnie znajdował się pojazd, pomógł właściciel firmy przewozowej, w której pracował Anders. Śledczy poprosili kolegów z województwa Skania o pomoc w zatrzymaniu podejrzanego. Odnaleziono go na parkingu dla tirów na granicy województw Skania i Halland. Mimo ogromnych nadziei, w jego ciężarówce nie było śladu po dziewczynce. Z kabiny pojazdu zabrano laptop, a mężczyznę przewieziono na komisariat w Borlänge w województwie Dalarna. Śledczy Leif Nyqvist przygląda się prowadzonemu na przesłuchanie Anderszowi i zauważa, że jest bardzo podobny do portretu pamięciowego, który wisi na ogólnodostępnej tablicy na komisariacie.
Inni policjanci również zauważają podobieństwo. Portret pamięciowy, o którym mowa, został utworzony na podstawie zeznań świadków po niewyjaśnionym jak dotąd morderstwie Pernilli Hellgren w Falun. To zaledwie 50 kilometrów od miejscowości Hanshund, gdzie zaginęła 10-letnia Engla. Pierwsze przesłuchanie Andesza nie wniosło nic nowego do sprawy. Opowiedział, że w dniu zaginięcia dziewczynki był u swojej kochanki w Hedemora. Wracając, umył swój samochód na stacji Ukła. Przyznał, że przejeżdżał przez Hanshund, jednak nie widział dziewczynki i nie ma pojęcia, co mogło się stać. Podejrzany nie wspomniał o tym, że zatrzymał się na parkingu, co tylko pogłębia podejrzenia w stosunku do niego. Po przeszukaniu samochodu Andesza okazało się, że ślady opon pojazdu są identyczne jak te znalezione przy drodze, gdzie porzucono rower Engli. W bagażniku odnaleziono ślady krwi, a w schowku rachunek za myjnię ze stacji Statoil. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że paragon wystawiony został wieczorem w dniu zaginięcia dziewczynki. Dlaczego Andesz dwukrotnie tego dnia odwiedził myjnię? Kolejne przesłuchania nie wnoszą nic nowego do śledztwa. Andesz wypiera się jakiejkolwiek wiedzy na temat zaginionej dziewczynki. Zapada decyzja o pobraniu próbki DNA aresztowanego, by porównać z nierozwiązanymi jak dotąd sprawami. Inspektor Leif Nyqvist poprosił, by porównanie DNA aresztowanego z DNA sprawcy morderstwa Pernilli otrzymało priorytet. Tego dnia policja poinformowała o zaprzestaniu fizycznych poszukiwań dziewczynki. Ochotnicy nie poddawali się jednak i w dalszym ciągu organizowano kolejne akcje poszukiwawcze. Gdy pojawiła się informacja o zatrzymaniu 42-letniego mieszkańca wsi Tushwalker, ochotnicy zorganizowali poszukiwania w tamtejszych lasach. Cały kraj zaangażował się w sprawę tajemniczego zaginięcia Engli Höglund. Jest 10 kwietnia 2008 roku. Tymczasowo aresztowany Anders Eklund nadal wypiera się wiedzy na temat zaginięcia dziewczynki. Śledczy konfrontują go ze znalezioną w laptopie dziecięcą pornografią. Anders stwierdza, że ktoś inny musiał użyć jego komputera. Owszem, czasem oglądał porno w internecie, ale tylko dorosłe osoby. Przesłuchanie i naciski nie przynoszą efektu. Anders konsekwentnie zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Engli. W tym samym czasie technicy kończą przeszukanie mieszkania Andersa. Było ono bardzo skromnie umeblowane. Na fotelu porozrzucane były jego ubrania. W garderobach znaleziono kilkadziesiąt par majtek kobiecych. Nocna szafka przy łóżku była przepełniona magazynami pornograficznymi. Przełom nastąpił w piątek, 11 kwietnia, gdy do śledczych dotarły wstępne wyniki analizy DNA. Okazuje się, że Anders Eklund najprawdopodobniej jest sprawcą brutalnego morderstwa Pernilli Hellgren z 2000 roku. Dwa dni później, gdy śledczy mieli już 100% pewność, że aresztowany jest poszukiwanym mordercą z Falun, przesłuchano go ponownie. Tym razem rozmowę prowadził doświadczony śledczy z Rikskriminalpolisen, Dag Andersson. Spokojnie wyjaśnił, że zebrane jak do tej pory dowody są na tyle mocne, że Anders najbliższe lata spędzi w więzieniu. Nie ma wątpliwości, że jest winny śmierci 31-latki w Falun. Siedzący naprzeciw Eklund kilkakrotnie pytał o szczegóły dotyczące posiadanych przeciw niemu dowodów.
Poprosił również o wyjaśnienie, co oznacza zgodność DNA. Do ostatniej chwili miał nadzieję, że uniknie kary, jeśli się nie przyzna. Po konsultacji z adwokatem, Eklund przyznał się do morderstwa Pernilli Hellgren. Jego opowieść była bardzo ważna, jednak to nie ta sprawa miała priorytet. Nikt z przebywających w pokoju przesłuchań mężczyzn nie miał już wątpliwości, że siedzący przed nimi Anders wie, gdzie jest poszukiwana dziesięciolatka. Po dłuższej rozmowie Dag Andersson przekonał 42-latka do wyznania prawdy. Przejeżdżając przez Hansund, Anders minął jadącą na rowerze Englę. Na następnym skrzyżowaniu zawrócił swój samochód i chwilę później zobaczył nadjeżdżającą w jego stronę dziewczynkę. Wysiadł z auta i zapytał, dlaczego jedzie tą drogą. Stwierdził, że nie powinna być sama w lesie. Engla odpowiedziała, że jest w drodze do domu. Anders wyjaśnia, że doszło między nimi do sprzeczki, w rezultacie której Engla kopnęła go w nogę. Rozzłościł się i popchnął dziewczynkę, która upadła i straciła przytomność. W panice wsadził ją do bagażnika, rower wrzucił do lasu i pojechał do domu. Gdy w garażu otworzył bagażnik, zdał sobie sprawę, że Engla nie żyje. W tym momencie zgasł ostatni promyk nadziei na odnalezienie dziecka przy życiu. Prowadzący przesłuchanie Dag Andersson przekonał Eklunda, by wskazał dokładne miejsce ukrycia zwłok. Podczas jazdy mężczyzna wydawał się zrelaksowany. Spokojnie wydawał polecenia kierowcy. Opowiadał o swojej pracy i okolicach, które mijał policyjny radiowóz. Po dotarciu na miejsce wskazał ręką na środek drogi gruntowej, stwierdzając, że tam leży dziewczynka. Jeden z policjantów wspomniał później, że Anders wskazał miejsce ukrycia zwłok w sposób, w jaki grzybiarz pokazałby dobre miejsce na zbieranie grzybów. Brak jakichkolwiek emocji ze strony aresztowanego był trudny do zrozumienia. Ciało dziesięciolatki ułożone było pośrodku niemal nieuczęszczanej drogi gruntowej. Było mocno zwęglone, co uniemożliwiło natychmiastową identyfikację. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że dziesięcioletnia Engla już nigdy nie wróci do domu. Poszukiwania, które nadal były prowadzone przez ochotników, zostały wstrzymane. Informacja o śmierci dziewczynki obiegła cały kraj. Czterdziestodwuletni Anders Eklund już w młodości marzył, by zostać kierowcą tira, tak jak jego ojciec. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu prawa jazdy pracował w hucie stali przy dostawach. Wśród pracowników Anders był postrzegany jako maniak seksualny. Wszyscy wiedzieli, że podkrada damską bieliznę i onanizuje się w damskiej przebieralni. W tamtych czasach było to jednak odbierane jako żart. Nikt nie wątpił, że jest dobrym człowiekiem. Anders był zawsze pomocny, uśmiechnięty i oddany swojej pracy. Nie miał problemów w kontaktach z kobietami. Kilkakrotnie był w dłuższych związkach. W 1994 roku miał wypadek samochodowy. Twierdził, że uszkodzenia głowy sprawiły, że stał się agresywny. Jeszcze tego samego roku próbował zgwałcić kobietę w parku, a 2 tygodnie później zaatakował inną kobietę w barze. Za czyny odpowiadał z wolnej stopy i tuż przed odsiadką dopuścił się jeszcze jednego ataku na kobietę, przyduszając ją na koncercie. 4 lata później ponownie trafił do więzienia za przestępstwo na tle seksualnym. Przemoc, jakiej dopuszczał się wobec kobiet, stopniowo nasilała się, a wizyty w więzieniu zdawały się nie mieć żadnego efektu.
Anders Eklund opowiedział śledczym swoją wersję wydarzeń z dnia, w którym zamordował 31-letnią Pernille Helgren. 3 czerwca 2000 roku pojechał do Falun na Faluka Loset. Późną nocą zdecydował się wrócić do domu. Idąc w stronę zaparkowanego samochodu, zatrzymał się na hamburgera. Usiadł na ławce i chwilę później dostrzegł płaczącą kobietę. Siedziała przy mostku. Podszedł do niej i zagadał. Rozmawiali chwilę i Pernilla zdecydowała się iść dalej. Anders ruszył za nią. Po drodze wymienili kilka zdań i przy boisku usiedli na ławce. Rozmowa przeszła z podróży, jakie Pernilla odbyła, na temat seksu. Po kilku minutach poszli dalej. Anders zaproponował seks, a kobieta zgodziła się. Gdy było już po wszystkim, zagroziła, że zgłosi gwałt na policję. Eklund, który dopiero co opuścił więzienie, wpadł w panikę i rzucił w nią kamieniem. Następnie położył ręce na jej szyi, by ją uciszyć. Chwilę później zdał sobie sprawę, że Pernilla nie żyje. Po zabraniu kilku rzeczy z jej torebki przeciągnął jej nagie ciało w głąb lasu i wrócił do samochodu. Po drodze do domu wyrzucił wszystkie jej rzeczy przez szybę. Historia, którą opowiedział, nie ma najmniejszego sensu. Przesłuchujący Eklunda przedstawia mu zeznania świadków. Susan widziała, że mężczyzna szedł kilka metrów za Pernillą, a nie, jak on sam twierdzi, obok niej. Z kolei Linda widziała, że w momencie duszenia kobieta miała na sobie ubrania, co całkowicie zaprzecza opowieści Andersa. Aresztowany kilkakrotnie zmienia wersję wydarzeń. W ostatniej z nich przyznaje, że śledził Pernillę i dopuścił się ataku na nią. Stwierdził jednak, że seks był obopólny. Kolejne przesłuchania z aresztowanym dotyczyły Engli. Anders opowiedział kilka różnych wersji wydarzeń. Ostatecznie przyznał, że dziewczynka próbowała uciekać, a on przewrócił ją i udusił. Jadąc w stronę domu, jej telefon zaczął dzwonić. Zatrzymał się, wyjął go z kieszeni jej kurtki i zobaczył na wyświetlaczu mama. Kilka kilometrów dalej wyrzucił go do rowu. Przyznaje również, że zatrzymał się w pizzerii w czasie, gdy Engla leżała martwa w jego bagażniku. Spora część śledztwa została objęta tajemnicą ze względu na wiek Engli i brutalność zbrodni. Do mediów przedostała się jednak informacja, że zostanie on oskarżony o gwałt na dziewczynce. Przed rozprawą Anders Eklund zmienia adwokata na jednego z najsłynniejszych szwedzkich obrońców o imieniu Leif Silberski. 21 lipca 2008 roku rozpoczął się proces. Ze względu na liczne groźby skierowane w stronę oskarżonego, rozprawa odbyła się w sali o podwyższonym bezpieczeństwie w Sztokholmie. 42-letni Anders Eklund został oskarżony o gwałt i morderstwo Pernilli Helgren, gwałt i morderstwo Engli Höglund, próbę gwałtu w Sandviken, do której doszło w roku 2006, oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Rozprawa trwająca ponad miesiąc przepełniona była emocjami i ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa. Dzień pierwszy był całkowicie poświęcony morderstwu z 2000 roku. Prokurator Ulle Sulberg przedstawia wszystkie dowody, jakie podczas 8 lat śledztwa uzyskała policja. Pod jego naciskiem Anders przyznaje, że powodem ataku na Pernillę była chęć odbycia z nią stosunku seksualnego wbrew jej woli. Przyznał się do gwałtu.
Do tej pory utrzymywał, że stosunek był za obopólną zgodą. Końcowa rozprawa miała miejsce 25 sierpnia 2008 roku. Adwokat oskarżonego Leif Silberski podczas procesu przeczytał fragment z książki Zabić dziecko autorstwa Stiga Dagermana. Życie jest tak nieubłagalne w stosunku do tego, który zabił dziecko, że wszystko potem jest bezwartościowe, zacytował. To wywołało ogromne oburzenie. Cytat ten odnosi się do człowieka, który w wypadku samochodowym traci dziecko, a nie do mordercy i recydywisty, który z zimną krwią morduje dwukrotnie. Mama Engli została wyprowadzona z sali rozpraw po tym, jak rzuciła kilka komentarzy w stronę adwokata. 6 października 2008 roku zapadł wyrok. Anders Eklund został skazany za brutalny gwałt i morderstwo zarówno Engli Höglund, jak i Pernilli Hellgren oraz za próbę gwałtu w Sandviken w 2006 roku i posiadanie pornografii dziecięcej. Wyrok mógł być tylko jeden – dożywocie. Miał również zapłacić 860 tysięcy koron odszkodowania rodzinom ofiar. Szybkie rozwiązanie sprawy zaginięcia 10-letniej Engli Höglund było możliwe dzięki fotografowi amatorowi, który tego dnia, właśnie o tej porze, zdecydował się przetestować swój nowy sprzęt. Zbieg okoliczności sprawił, że Anders Eklund w końcu trafił za kratki. Po jego zatrzymaniu w stronę policji posypała się fala krytyki, zarówno od społeczeństwa, jak i od ekspertów. W 2009 roku Leif G.W. Persson wraz z prokuraturą rozpoczęli analizę śledztwa, jakie prowadzono po śmierci Pernilli Hellgren. Celem było ustalenie, jakie błędy zostały popełnione i jak uniknąć ich w przyszłości. Analiza została zlecona po tym, jak odkryto, że nazwisko skazanego było wśród wskazówek od społeczeństwa. Wyniki okazały się szokujące. Śledztwo policji w województwie Dalarna było przepełnione błędami. Już po kilku miesiącach nazwisko Eklunda pojawiło się w aktach. Lista mężczyzn wcześniej skazanych za przestępstwa seksualne, którą Rikskriminalpolisen pomagało stworzyć, zawierała 1213 nazwisk. Pod numerem 21 był Anders Eklund. Utrudnieniem był fakt, że mężczyzna zamieszkiwał sąsiadujące województwo Gävleborg. Prośba o przesłuchanie i pobranie DNA została wysłana do tamtejszej policji, która nie zajęła się tym na czas. Śledczy z Dalarna nie starali się jednak sprawdzić, dlaczego przesłuchanie zajmuje tyle czasu. Zostało to po prostu zapomniane. W 2006 roku jedna ze wskazówek od społeczeństwa wskazała Andersa Eklunda jako sprawcę morderstwa Pernilli. I ten trop nie został sprawdzony. Policja w Dalarna nie miała doświadczenia w rozwiązywaniu tego typu przestępstw. Faktem jest, że śledztwo prowadzone było w sposób absolutnie nieprawidłowy. Pomoc od Rikskriminalpolisen powinna przybyć szybciej i na dłużej. W czasie, gdy doszło do morderstwa Pernilli, organizacja policji szwedzkiej nie była zjednoczona. Każde województwo miało swoją bazę, co również przyczyniło się do popełnienia błędu. W 2015 roku przeprowadzono reorganizację policji w Szwecji. 21 regionów policyjnych połączone zostało w jedną organizację. Sprawa Engli, można powiedzieć, była jedną z ważniejszych, która przyczyniła się do tej decyzji. Jeszcze długo po wyroku śledczy starali się prześledzić życie Eklunda.
jako kierowca tira przemieszczał się po całym kraju. Celem było sprawdzenie, czy mógł mieć powiązania z innymi nierozwiązanymi przestępstwami. Śledczy z Dolana są przekonani, że Anders Eklund popełnił inne zbrodnie, których do tej pory nie udało się mu przypisać. Anders Eklund od 2008 roku przebywa w więzieniu skazany na dożywocie. W 2014 roku został przeniesiony z więzienia w Norrtälje, gdzie został dotkliwie pobity przez współwięźniów. W 2020 w więzieniu Salberia ponownie padł ofiarą brutalnego pobicia. Postanowiono, by dla własnego bezpieczeństwa przebywał w izolacji. Kara, którą odbywa Anders Eklund, jak wiecie, mimo swej nazwy nie oznacza, że resztę swojego życia spędzi za kratkami. Od 2018 roku ma możliwość złożenia wniosku o zmianę kary na określoną w czasie. Opinia wystawiona przez służbę więzienną w 2018 roku sprawiła, że ta możliwość została wstrzymana na kolejne 4 lata. Według nich Anders Eklund nie jest gotowy na opuszczenie więzienia ze względu na zbyt duże ryzyko popełnienia kolejnego przestępstwa. W czerwcu 2021 roku Eklund, który zmienił nazwisko na Gustafsson, dostał ostrzeżenie za pokazanie swojego członka pracownicy więzienia. To wydarzenie pokazuje, że Anders nie jest gotowy na opuszczenie więzienia i z pewnością będzie miało znaczenie za rok, gdy będzie mógł ponownie starać się o zmianę wyroku. Ogromne podziękowania ślę dla wszystkich, którzy wspierają mnie za pomocą Patronite oraz PayPal. Dziękuję również za wszystkie oceny, komentarze oraz wiadomości prywatne, jakie do mnie wysyłacie. Przygotowanie materiału wiąże się z ogromnym researchem, na który ostatnio mam mniej czasu. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni i będę mogła Wam częściej towarzyszyć. Do usłyszenia.